Siemano, ja jestem Manna z nieba, a w tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować bardzo fajną modyfikację. Jest to modyfikacja Reptiles, a cała jej nazwa brzmi Cracked X Mod Reptiles. I w tej modyfikacji jeszcze jest możliwość dodania takiego plecaka i spadochronu, ale tego Wam nie będę pokazywał. No więc najpierw chciałbym Wam zaprezentować instalację tej modyfikacji. A więc wchodzimy w start, uruchom się, wyszukaj. Procent. App data procent, wchodzimy w folder .minecraft, wchodzimy w folder bin, folder, znaczy nie folder, ale plik minecraft jar otwieramy za pomocą winrara, usuwamy folder metainf i żeby w ogóle ta modyfikacja działała, potrzebne są dwie modyfikacje, mod loader i tam modyfikacja właśnie. I najpierw zainstalujemy mod loadera. A więc mod loadera także otwieramy winrarem. Wszystkie pliki stąd musimy przenieść sobie do Minecraft Jar. Gdy już to zrobimy, zamykamy te dwa okna. Dajemy wstecz. Wchodzimy w folder mods. I przenosimy tutaj nasz plik Reptiles. To jest na tyle z instalacji, teraz pokażę Wam szczegóły. Ok, a więc teraz część druga, w której przedstawię Wam wszystkie moby, które są dodane w tej modyfikacji, ich właściwości, czy są przyjazne, czy nie, czy da się je oswoić oraz co z nich wypada. A więc tak, pierwszy będzie kameleon. On ma takie te jajka spawnujące, takie są dodane. Wygląda on tak, jest on taki bardzo mały. I jest on przyjazny i możemy go oswoić albo żółtymi, albo czerwonymi kwiatkami. Patrzcie. Klikając na niego... Klikając na niego prawym, widzicie, jest serduszko i teraz on leży. Gdy klikniemy jeszcze raz prawym, to on wstaje i jest oswojony i za nami będzie podążał. Mamy dwa oswojone kameleony. Okay. Kolejnym mobem dodanym jest iguana. Ma takie jajka spawnujące. Również oswajamy ją żółtymi bądź czerwonymi kwiatami. Wygląda ona następująco. Też tak, jak ją oswoimy, tak leży. Musimy kliknąć drugi raz prawym przyciskiem myszki, żeby ona wstała. Teraz będzie za nami podążać i tak dalej. Kolejnym mobem jest dodany mały żółw. Również możemy go oswajać za pomocą kwiatków. Ma takie jajka spawnujące i wygląda tak. No taki mały żółw. O, jak biegają za tymi kwiatami. Muszę zejść. Jest. I również też musimy, gdy go oswoimy, on tak też jak się kładzie, drugi raz prawym, żeby on wstał. I te moby są oczywiście przyjazne. Czyli nas nie atakują i tak dalej, tylko... Aha, i one się do nas teleportują. Tak jak to wilki. Bo powiedzmy ten kameleon, on był tam w klatce, a teraz się do nas tutaj przyteleportował. Kolejnym mobem jest żółw. Ma on takie jajka spawnujące. Jest to zwykły, normalny żółw. Wygląda tak. I oswajamy go również za pomocą kwiatków. Tak samo jak u tamtych. Gdy go oswajemy, musimy drugi raz kliknąć prawym, no chyba, że chcemy, żeby on został w tym miejscu. Włączę sobie dzień. Okay. Kolejnym mobem jest wielki żółw. Ma takie jajka spawnujące. Jest on naprawdę ogromny. Zobaczcie, jaki wielki. I również za pomocą kwiatków możemy je sobie oswoić. O. I one za nami również będą podążać. Kolejnym mobem, o, nie dałem tabliczki, jest krokodyl, taki, nie, znaczy to jest aligator, tak ogólnie. Ma on takie jajka spawnujące.
i możemy go karmić albo surowym, wyłączę creative'a, albo surowym mięsem, albo ugotowanym mięsem. Patrzcie, widzicie, znika to jedzenie, jak go karmię. Jak mi się uda, to jeszcze chcę wam zaprezentować, jak one będą pływały. Odsuńcie się. To może pójdę tu. One tak fajnie w wodzie pływają. Tutaj akurat trochę jest ta woda zbugowana, ale generalnie fajnie wyglądają w wodzie. Się prezentują fajnie. I one są agresywne. I gdy je zabijemy, wypada z nich skóra oraz mięso. To jest olbrzymi krokodyl. Zobaczcie, ile miejsca musi mieć. W takim mi się nie mieści w takiej małej klatce. Tu go dałem. Ma takie jajka spawnujące. I również możemy go karmić mięsem zwykłym albo mięsem ugotowanym, znaczy upieczonym. I tych krokodyli nie możemy oswajać. I są one agresywne, że nas będą atakować i one atakują również wszystkie potwory. Znaczy potwory, no wszystkie moby atakują. Okej, okay. Następnym mobem jest krokodyl. Krokodyle, no bo tutaj dwa dałem. Mam takie jajka spawnujące i również możemy je karmić zwykłym mięsem lub upieczonym. Po zabiciu również wypada z nich skóra i mięso. Są one również agresywne. Okej, okay. Kolejnym... Zapomniałem tylko odłożyć. Kolejnym mobem jest Komodo, który po zabiciu, gdy go zabijemy, wyrzuca skórę i mięso. Nie możemy go oswoić. Jest on dla nas przyjazny, nas nie będzie atakował, ale on zabija i zjada owce, świnie oraz kury. I ma takie jajka spłonujące. Kolejnym mobem jest Savanna. Ma takie jajka spłonujące. On jest, nie możemy go oswoić, ale dla nas jest przyjazny, ale atakuje, zabija i zjada świnie oraz kurczaki. Kolejnym mobem jest Grisus. Ma takie jajka spawnujące. Dla nas jest przyjazny, nie możemy go oswoić, ale zjada również kury i świnie. Kolejnym przedostatnim mobem jest Perenti. Ma takie jajka spawnujące. Dla nas jest przyjazny, nie możemy go oswoić i zjada również kurczaki oraz świnie. I ostatnim mobem jest Lace. Ma on takie jajka spawnujące. Takie oczy ma przerażające. Również nie możemy go oswoić. Dla nas jest przyjazny, nie będzie nas atakował. Ale zjada również kurczaki i świnie. I gdy powiedzmy mamy w ręku to, no to one będą za nami podążać. I dzięki temu to możemy, powiedzmy, je sobie w jakieś miejsce wziąć i zostawić je w klatce i one tam będą. To znaczy się, o, możemy takie jakieś terrarium zrobić, jakąś podłogę dać, na przykład, nie wiem, z piasku, jakieś drzewo tam jeszcze dać, albo jakiś sam konar bez liści. Wiecie, takie możemy tworzyć sobie różne, jakby takie duże terrarium i możemy hodować te gady. A więc to było na tyle. Mam nadzieję, że prezentacja tej otóż modyfikacji wykonana przeze mnie oraz sama modyfikacja wam się podobała. Mi ta modyfikacja się bardzo podoba, jest ona bardzo interesująca. A z racji, że na wersję Minecrafta 1.3.2 nie ma jeszcze Mokreachers, a to jest dla mnie jakby taka 1/5 z Mokreachers. Znaczy, bo tylko aligatory w sumie były, reszta jest dodana, ale naprawdę jest to bardzo fajna modyfikacja. Nie zapomnijcie ocenić filmiku. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam was do tego. No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!